Mój tata był fotografem. Całe moje dzieciństwo zostało sfotografowane, zostało udokumentowane. Od pierwszych dni moich narodzin mogę ułożyć tak nieskończoną ilość zdjęć, które gdzieś tam w domu ciągle istnieją, powpychane w różne miejsca. Ciemnia to było tak oczywiste miejsce w domu. Ona zmieniała swoje miejsca, ale jak trzeba było nowe miejsce znaleźć dla ciemni, to po prostu się to budowało. I to też mnie nauczyło tego, że jak cokolwiek chcesz, to po prostu to zrób, że nie ma takich rzeczy niemożliwych. I że ta twórczość jest cała w naszych rękach. Pamiętam takie fajne obrazy właściwie z mojego dzieciństwa, jak bawimy się gdzieś na dworze. Mój dom rodzinny to taki klocek, jeszcze wybudowany w czasach komunizmu w Polsce. Duży dom, ale taki kwadratowy. I na tych rogach mój tato wbijał takie paliki i suszył film, okręcając go właśnie dookoła domu, czyli z koreksu. Zahaczał go o te paliki wbijane na rogach domu i tak chodził dookoła tego domu, susząc ten film, nawijając go tak. Więc to są takie fajne, mocne obrazy, które są jakimś darem z dzieciństwa dla mnie. Może to światło wysyłam dziś do mojej przeszłości. Uwielbiałam zamykać się razem z tatą w ciemni i przyglądać się tym czystym, białym kartkom papieru, które były zanurzane w wywoływaczu. I ten moment, kiedy pojawiały się pierwsze zarysy tych postaci, to objawienie, ta rewelacja było czymś tak fascynującym, że właściwie ukształtowało, myślę, mój umysł, że ja nadal patrzę tak obrazowo na świat, że to było mocniejsze we mnie nawet niż literatura, że ta rzeczywistość obrazu jest typem mojego myślenia. I to jest też takie fajne, dlatego że cały ten proces zawierał w sobie tak dużo tej tajemnicy, tego oczekiwania. Ta fotografia analogowa z tym negatywem i pozytywem, z tym całym procesem trzymania tej tajemnicy w środku i oczekiwania na objawienie, i ten moment objawienia, wręcz z tym ostatecznym momentem zapalenia światła. Kiedy zdjęcie było już w utrwalaczu, żeby zobaczyć, jaki jest ostateczny efekt, był tym procesem najbardziej fascynującym, który mnie pociągał, który był potem rzeczywiście moją pasją. Tę fotografię wyjęłam z albumu rodzinnego i stała się ona dla mnie inspiracją do takiej fotografii, którą nazwałam Pradziadowie. Fotografia jest tym, co można dotknąć. Dlatego wyjęłam te dwa stare zdjęcia moich pradziadków z albumu i powiększyłam je. Włożyłam do takiej ręcznie też zrobionej skrzynki i zrobiłam zdjęcie mojemu siostrzeńcowi z tą skrzynką. Zdjęcia zostały umieszczone też w szafie po moich dziadkach. Dla niego to już jest piąte pokolenie. No i mówi to bardzo dużo o fotografii, o jej misji. Ja nigdy nie widziałam moich pradziadków, natomiast fotografia zachowała obraz ich. I myślę, że to jest fascynujące, że możemy zobaczyć, jak wyglądali ludzie, których my nigdy nie widzieliśmy na oczy.
A też lubię zachowywać takie przedmioty, które wykorzystałam w fotografii. On to było też na wystawie, ta skrzynka, ona tutaj wisi do tej pory. Dlatego, że fotografia, jak już Wam mówiłam, jest tym, co można dotknąć, że ta rzeczywistość rzeczywiście istniała, zaistniała, że rzeczywistość w mojej głowie, rzeczywistość została skonstruowana, zaistniała i udokumentowana została dzięki fotografii. I ten proces potem jeszcze trwał długo, bo jeszcze mieliśmy suszarkę, bo to jeszcze były takie prawdziwe fotografie, nawet nie na plastiku, tylko jeszcze rzeczywiście na papierze. Więc składło się te fotografie na takim lustrze, żeby miały taką idealnie gładką powierzchnię i zaciągało takim materiałem, żeby one idealnie gładko się wysuszyły i miały tą jakość autentycznej fotografii. Pierwsze moje takie fotografie, najbardziej obrazujące wówczas mnie samą, to były rzeczywiście takie fotografie mojego świata wewnętrznego. Szukałam jakiegoś artystycznego, zastanawiającego, zaskakującego odbiorcę gestu, który by zarazem oddawał tą rzeczywistość mnie samej, moją rzeczywistość wewnętrzną. Dziewczyna, która czyta książkę pod wodą. Czy pije pod wodą wodę ze szklanki? To było coś we mnie tak fascynującego w momencie, kiedy ten obraz się pojawił, że po prostu musiałam to zrobić. Ubiera dziewczyna rajstopy? Czy odpala papierosa? Ta fotografia. Tak, mówi o pewnego rodzaju jakimś szaleństwie we mnie. To jest dziewczyna, która rozczesuje włosy po kąpieli. Jest coś we mnie bardzo pozytywnie szalonego, niewypowiedzianego, jakaś tęsknota może, jakiegoś innego, nierealnego świata, a zarazem utworzenia tego świata, dania mu tych materialnych, rzeczywistych cech. Dlaczego nie? Dziewczyna, która kąpie się w wannie, w której zamiast wody są sztućce. Uwielbiam tę fotografię, bo ona pokazuje mi, jak wielkich rzeczy mogę dokonać. Wszystkich sąsiadów obeszłam, prosząc o pożyczenie tych sztućców do tej fotografii. Wszyscy z radością mi je pożyczali. Miałam tylko problem, żeby potem nie zrobić omyłki w oddawaniu ich z powrotem, więc to była ogromna praca, tak naprawdę. Tutaj jest też, nie wiem, czy widoczny dokładnie, widoczne żelazko, które właśnie po to, żeby pokazać, że te sztućce jak woda zmieniają swoją pozycję, tak jak ta kobieta. Również to żelazko zmienia tutaj swoją pozycję i ono tutaj jest ważnym elementem tej fotografii. A to już jedząca. Też zawsze interesowała mnie ta korelacja fotografii z poezją, dlatego że poezja
Ma to do siebie, że tworzy pewne obrazy. Zawsze tworzyła we mnie obrazy w głowie. Też miałam taki, może challenge, czy próbowałam stworzyć w odbiorcy jakby trzeci obraz. Czy to jest możliwe? Idą chmury na szczudłach kominów. To mój kolega kiedyś napisał wiersz właśnie. I to jest fragment jego wierszy. Daniel Rudnieski. No, kiedy studiowałam, poznałam fantastycznych ludzi i no tak. I było też tam dużo po prostu takiej zwykłej konkurencyjności. Kiedy widzisz, jak wszyscy tworzą, są zaangażowani, to też daje ci tą energię artystyczną. Jeżeli masz dużo artystów, fotografów, którzy coś robią, przynoszą zdjęcia, się o tym mówi, rozmawia, to był taki ostry, mocny, fantastyczny proces wzrostu i też konieczność znalezienia własnej drogi wypowiedzi. Pomógł mi w tym kontakt bardzo osobisty z moim mentorem, profesorem Wiesławem Hudonym, który coś we mnie dostrzegł, że on to był niesamowity człowiek z najgłębszym podejściem do fotografii i najmądrzejszym i najbardziej właściwym, jaki kiedykolwiek spotkałam. Właściwie sztuka fotografii dla mnie to jest jego nauczanie, to dokładnie to, co on powiedział, przekazał. I to jest taka baza dla mnie, na której ja cokolwiek do tej pory buduję jako najbardziej właściwe. Jeżeli ja nie wstydzę się, nie boję się krytyki, to tylko dlatego, że wiem, że te korzenie filozoficzne mojej fotografii są właśnie w tym jego nauczaniu, w tym rozumieniu fotografii, tak jak on całe swoje życie odkrywał i starał się to przekazać swoim studentom, czym fotografia właściwie jest. Czym fotografia jest? Fotografia jest najbardziej wiarygodną dokumentacją rzeczywistości wizualnej. I to jest ten cytat jego, który ja tak sobie wyryłam w sercu, który był dla mnie taką bazą poszukiwania czegokolwiek. Pozwoliło mi to odróżnić fotografię od malarstwa, pozwoliło mi to na zrozumienie ważności tego obrazu, żeby być taką osobą, która wierzy też w fotografię, która wierzy, że fotografia ma jakąś misję sama w sobie, bo już wtedy taka czysta fotografia, prawdziwa, dokumentująca obraz klatka po klatce, w takim znaczeniu też filmowym, czy po prostu zatrzymująca rzeczywistość w tej 1/30, załóżmy, sekundy, konkurowała z taką fotografią, którą można było już wykreować w komputerze, czyli stworzenia rzeczywistości jakiejś wizualnej, może właśnie pociągającej, ale nieprawdziwej, tej rzeczywistości, która się nie wydarzyła. I ludzie, którzy nie rozumieją tej misji, którą fotografia posiada, bardzo łatwo ulegają. Jest wielu artystów, którzy tak ulegają tej drodze, tworząc obrazy, które po prostu nie istniały nigdy w rzeczywistości. Natomiast no, to nie jest ta najgłębsza istota, która mnie fascynuje. Ktoś, nie mówię, że to jest coś złego, bo ktoś, jeżeli znalazł tam swoją drogę, no to może tworzyć takie obrazy wirtualne. Natomiast ta idea
nie idea, ta prawda w fotografii istnieje. Żeby stworzyć obraz, który wiernie dokumentuje tą rzeczywistość, która się wydarzyła. Że jest śladem po tej rzeczywistości, która jest autentyczna. I ta jakość też tej fotografii wtedy była bardzo ważna, żeby cały ten proces prowadził do tego, żeby ta fotografia była taka realna, żeby oddać wszystkie szczegóły, żeby uzyskać to światło, które wydobędzie tą jakość tej rzeczywistości, taką bardzo prawdziwą. I ta prawda w rzeczywistości fotografii jest tym, co do tej pory mnie kształtuje, co do tej pory jest dla mnie bardzo ważne. Nawet jeżeli ja robię fotografię, to ostatecznie dla mnie jest niezwykle ważne, że ta rzeczywistość, która jest na obrazie, rzeczywiście zaistniała. Ja nie jestem takim fotografem, który wychodzi na ulicę i próbuje tam zatrzymać tą rzeczywistość w jakimś obrazie. Bardziej jestem osobą taką wewnętrzną, która tworzy obrazy w głowie i za pomocą tej fotografii staram się nadać im cechy rzeczywiste. Chciałabym, żeby te obrazy z mojej głowy zaistniały, nadać im tę wartość realnego istnienia. No i właśnie dlatego zafascynowałam się też fotografią w takim filozoficznym tego słowa znaczeniu, że fotografia dała mi ku temu możliwość, że mój świat wewnętrzny otrzymuje realny byt, zaistniał. I znowu ten proces, tak, że to budowanie jakiejś rzeczywistości, tworzenie ubrań, zaproszenie kogoś do tego, żeby uczestniczył w tym projekcie. Ten cały proces był niezwykle istotny, że to się wydarzyło. Czasami miałam taki nawet challenge właśnie z rzeczywistością. I fotograf często walczy właśnie, ten aparat fotograficzny jest trochę jak, może nie broń, ale jako coś, jakaś walka z rzeczywistością. Artysta, fotograf też trochę walczy z rzeczywistością, próbuje ją nagiąć. Próbuję z nią wygrać, próbuję wydobyć jakoś ten obraz taki, żeby on jednak był plastycznie taki, aby się wszystkim podobał. A rzeczywistości to często się nie podoba, bo rzeczywistość ma wymiar duchowy i dla niej każdy wymiar obrazu jest właściwy, czyli jest ta dokumentacja polega na tym, że rzeczywistość jest właśnie taka, jaka jest, nie? Że nie malujemy jej na kolorowo. I między innymi ja zachowałam tą umowność czarno-bieli, bo pierwotnie fotografia taka była. I ona, ta umowność fotografii mi niezwykle odpowiada, bo mówi właśnie o pewnego rodzaju oddaniu szacunku tej rzeczywistości taką, jaką ona jest, a nie próby jej pomalowania, nadania jej ładnych cech, instagramowych cech właśnie, tylko dać jej szacunek. I kiedy odda się rzeczywistości szacunek, to ona wtedy odpowiada. I da ten obraz najbardziej właściwy, którego artysta, fotograf szuka. Tylko to jest pokora bardzo ważna tutaj, aby ją mieć do tej rzeczywistości i rozumieć, że często ta rzeczywistość świata może być większa od naszego aparatu, od tego, co my robimy
właściwy stosunek do rzeczywistości pozwala na to, że rzeczywistość odpowiada tym najwłaściwszym, najpiękniejszym obrazem czasami. Tak, mieć ten szacunek do tego, co się wydarzyło, do tej prawdy wydarzeń, które miały miejsce. Jest taki film Powiększenie Antonioniego, gdzie nieświadomie artysta fotografuje morderstwo. No. I tu jest cały myk tej fotografii, że jest rzeczywistość, może ukryć coś jeszcze głębiej w sobie. I ja też miałam takie wydarzenie, kiedy fotografowałam dziewczynę idącą po swoich włosach. Fotografia 6x6, czyli 6 cm na 6 cm negatyw, mieści 12 obrazów. I wybrałam jeden z tych 12 właśnie dlatego, że na tym akurat zdjęciu pojawiła się kobieta w tle, której ja nie widziałam, robiąc to zdjęcie. I było to dla mnie samej zastanawiające, pokazujące, że rzeczywistość jest większa, że może coś dać i wnieść, bo właściwie ta fotografia jakoś jest wykończona dzięki temu, że ta kobieta tutaj się pojawiła i sobie idzie. Fotografia jest zatytułowana Idąca. Tak, myślę, że ten szacunek do rzeczywistości w życiu fotografa jest niezwykle istotny. Szczególnie dla mnie, gdzie wielokrotnie podejmowałam jakiś wysiłek, aby tą rzeczywistość tak stworzyć, wykreować, może nagiąć, żeby pojawił się ten obraz z mojej głowy. I wtedy wielokrotnie widziałam, jak jest to trudne, żeby ten obraz, który ja sobie wymyśliłam, żeby on rzeczywiście zaistniał i został udokumentowany, żeby ta rzeczywistość nagięła się do tego obrazu w mojej głowie. Fotografia z Livorno. Pomagała mi ją wykonać Ania, moja przyjaciółka, jeszcze z czasów studiów. Ania Ratajczyk, Papagoda. No i ona też najlepiej wie, ile pracy i wysiłku kosztowało to, aby uzyskać ten jeden kadr. Ile słonej wody wypiłam i tak właśnie pamiętam ten moment, kiedy tak gdzieś wewnętrznie walczyłam z tą rzeczywistością, żeby ona jednak oddała mi też ten szacunek też mojej pracy i poświęcenia, żeby ta rzeczywistość dała to jedno zdjęcie. No i to wybrałam jako najlepsze. Gest mojej dłoni mówi o zwycięstwie, ale też wiary w Chrystusa, bo potem, kiedy odkryłam jeszcze wyższą górę prawdy, wstąpiłam do zakonu i tam poznałam taką fajną postać kobiecą, świętą Teresę Małgorzaty od Serca Pana Jezusa, która była karmelitanką bardzo ukrytą. Jej ciało pozostało nieskazitelne i do dziś jest czczone właśnie we Włoszech, we Florencji i spoczywa w szklanej trumnie. I ona miała ogromny wpływ na mój rozwój duchowy, ta osoba. Bardzo ukryta, malutka kobieta, nigdy by nie była znana dla nikogo, gdyby właśnie to się nie wydarzyło, że jej ciało pozostało nieskazitelne, nie rozłożyło się. I po tej wizycie we Florencji postanowiłam zrobić to zdjęcie właśnie w wodzie. Pewnego rodzaju ukrycie, pokazać jakby taką głębię też duchowości.
i zatytułowałam tą fotografię Ukryta z Chrystusem w Bogu. No i potem był już długo świat duchowy, prawie 8 lat jako karmelitanka Bosa. Troszkę fotografowałam klasztor, może odrobinę siostry, ale nie była to taka fotografia najbardziej mówiąca coś o mnie samej, o moich poszukiwaniach, o moich wyzwaniach, moich pragnieniach. I był taki moment, kiedy jeden z księży na którymś z kazań powiedział fajną rzecz o ikonie, że jest drogą do świata duchowego, jest drzwiami do świata duchowego. I użył takiego stwierdzenia, że to nie jest tak jak jakaś fotografia, która zatrzymuje nas tylko na tym świecie zewnętrznym. I wtedy mnie to bardzo dotknęło, dlatego że ja uważam, że właśnie fotografia, przez to, że dotyka tak bardzo prawdy i że to było taką moją misją i przesłaniem w mojej fotografii, żeby ten obraz był prawdziwy, żeby rzeczywiście to, co jest na obrazie, który ja stworzyłam, było autentyczne, że to rzeczywiście zaistniało, żeby tam nie było żadnego Photoshopa. I dlatego właśnie uważałam, że to fotografia ma tę moc, aby wprowadzać człowieka w duchowość. Jest właśnie tą bramą czy drzwiami do świata duchowego. Jeżeli będzie wierna tej prawdzie obrazu, który zaistniał, jeżeli będzie chciała być tą dokumentacją rzeczywistości wizualnej, bo rzeczywistość jest duchowa. A ta duchowość tej rzeczywistości między innymi polega na prawdzie. No i stąd potem zrodziło się to kolejne wyzwanie, aby zrobić ikonę. Zdjęcie ikony na wzór takich starych prawosławnych ikon. Misterium wcielenia to misterium, które trwa, a każda kobieta ma powołanie do bycia rodzicielką, jak Maryja, dlatego myślę, że jest to uprawomocnione, że kobieta jest na zdjęciu razem ze swoim synem. Myślę, że cały ten proces poszukiwania tej jednej fotografii jest ważny, dlatego że no najpierw gdzieś tam próbowałam nawet używać takiego sposobu po prostu fotografowania jakiejś ikony tak jak jest. Nie było to ostatecznie to, czego poszukiwałam, więc nagle pojawiły się te drzwi w mojej wyobraźni. I to, że wyryłam te aureole, których wcześniej mi jakoś na fotografiach brakowało, myślę, że dopełniły ten obraz. Bardzo lubię tę fotografię. Ale ten cały proces twórczy też jest bardzo ważny. Gest dzieciątka, dwa połączone palce ze sobą mówią o zjednoczeniu natury Chrystusa, natury boskiej i ludzkiej w jedność. Trzy uniesione paluszki dziecka mówią o Bogu Trójjedynym. Morze ze swoim horyzontem zawsze było dla mnie symbolem jakiejś wieczności, nieskończoności. Więc w tym procesie poszukiwania oczywiście znalazło się również zdjęcie na tle morza, na tle nieba. Dziękuję.
Święta Teresa Benedykta od Krzyża jest też karmelitanką bosą. Ona wstąpiła do tego samego zakonu, w którym ja byłam. I zaszły ją w nas. I pewnego dnia zobaczyłam tą fotografię w jakimś gazecie. I to jest właściwie ostatnia wspólna fotografia Świętej Teresy Benedykty od Krzyża ze swoją siostrą Różą. One teraz one tutaj są w czasie ucieczki przed nazistami. Rzecz się dzieje w 1942. Ona jest z pochodzenia żydowskiego. Nawróciła się jednak na chrześcijaństwo, doświadczając tajemniczej mocy Krzyża Świętego. Nawróciła się, wstąpiła do Karmelu właśnie, ale w związku z tym, że była pochodzenia żydowskiego w czasie II wojny, została aresztowana ze swoją siostrą Różą, wywieziona do Oświęcimia i tam zginęła. Jednak miała ten gest w sobie ofiarowania i jakby zginęła za swój naród, prosząc Boga o zakończenie II wojny światowej. Dlatego jest mi bardzo bliska, bardzo cenię ją, lubię jej pisma. I ta fotografia zrobiła na mnie ogromne wrażenie, może dlatego, że one są takie tutaj szczęśliwe na tej fotografii, pokazują to zwycięstwo jakby tej duchowości człowieka nad rzeczywistością, która może nas dotykać zewnętrznie. I dlatego użyłam tej fotografii, to nie jest fotomontaż, rzeczywiście jest to taka duża, takie duże przyjęcie. Kolor sukienki, nawet do dróżki, dobrane się. Ale tam faktycznie to był taki karoboczy, nie? No ta sukienka też jakaś elegancka nie jest. Ale ona ma tutaj, łączy się z tym fartuszkiem, czy sukienką. No. A tutaj niesiesz tą dechę, to powiedz, czy no to tak symbolicznie, bo ona krzyżyk, jest tak. Krzyżyk, tak. No. I dlatego też jest to no. A tutaj o tej szafie coś powiesz?